Kolejnym zadaniem z chemii fizycznej będzie policzenie entalpii reakcji w temperaturze 1000 kelwinów, jeżeli reakcja jest taka, czyli C plus H2O daje nam CO plus H2. Mamy podane entalpię tworzenia, czyli minus 26,416 kilokalorii na mol dla CO, czyli tlenku węgla, a dla wody minus 59,768 również kilokalorii na mol. Właściwie tyle, więcej danych nam nie potrzeba. Znamy jeszcze tylko pojemności cieplne, które pokazałem na zdjęciu, więc wszyscy to sobie mogli przed chwilą zobaczyć. No i jak robimy takie zadania? Rysujemy sobie taki wykres, tutaj mamy temperaturę, a tutaj mamy stan układu. Tutaj też to się nie łączy, bo to nie jest oś. Po prostu piszemy, że tutaj mamy produkty, a tutaj mamy substraty. Widzimy, że produktem w temperaturze 298 kelwinów jest C i H2O. Tutaj zrobimy strzałkę, że zachodzi reakcja. I tutaj mamy CO plus H2. Tu jeszcze możemy dopisać plus delta H reakcji w jakiejś temperaturze T. Interesuje nas temperatura 1000 kelwinów, ale nie znamy nawet entalpii reakcji w temperaturze 298 kelwinów. Znamy tylko w tej temperaturze entalpię tworzenia tlenku węgla i H2O, czyli wody. Więc możemy zapisać, że tutaj dla T równego 1000 kelwinów mamy tak samo C plus H2O jako produkty, a substratami jest CO plus H2. Możemy zauważyć, że taka reakcja może przebiegać w ogólności na kilka sposobów, a w tym przypadku tylko na dwa, więc możemy zrobić sobie reakcję w temperaturze 298 kelwinów, czyli mamy C plus H2O daje nam CO plus H2 plus delta H reakcji w temperaturze 298 kelwinów i potem te produkty ogrzać do temperatury 1000 kelwinów, czyli będziemy mieli właściwie delta H ogrzewania H2 do temperatury 1000 kelwinów i tak samo delta H ogrzewania tlenku węgla do temperatury 1000 kelwinów z 298. Lub możemy zrobić to w ten sposób, czyli ogrzewamy C i H2O do 1000 kelwinów, czyli mamy tutaj dwie różne entalpie ogrzewania. Tutaj będzie delta H ogrzewania H2O, a tutaj delta H ogrzewania węgla, czyli C. I potem dopiero zachodzi reakcja plus delta HR w 1000 kelwinów. Więc, żeby to było przejrzyściej, zapiszemy sobie te dwie drogi. Oczywiście energie na tych różnych drogach muszą być takie same, ponieważ mamy zasadę zachowania energii. I w ogólności entalpia jest funkcją stanu, więc nie zależy od drogi, po jakiej przebiegała, tylko od punktu początkowego i końcowego. Więc pierwszym etapem, jako jeden, zrobimy sobie etap ten. Czyli najpierw robimy reakcję, czyli mamy delta H reakcji 298 kelwinów, dodać delta H ogrzewania tlenku węgla, dodać delta H ogrzewania H2, czyli cząsteczkowego wodoru. A drugi etap jest podobny, tylko zachodzi w tę stronę, czyli najpierw mamy delta H ogrzewania po prostu C, czyli zwykłego węgla, dodać delta H ogrzewania H2O i dodać jeszcze delta H reakcji w temperaturze 1000 kelwinów. I oczywiście to zapiszemy sobie jako delta H prim, a to delta H prim prim, czy tam delta H bis na to mówią. I to ma się równać, czyli delta H prim równa się delta H prim prim. I teraz możemy to sobie porównać i wyliczyć stąd delta HR 1000. Więc żeby nie przepisywać niepotrzebnie, po prostu od razu zapiszę, że
delta H reakcji w temperaturze 1000 kelwinów, oczywiście standardowej enthalpii, czyli przy ciśnieniu równym 1 bar, czyli 10 do 5 paskala. Zapisujemy sobie, że równa się to delta HR reakcji 298 kelwinów dodać delta H ogrzewania tlenku węgla, dodać delta H ogrzewania cząsteczkowego wodoru, dodać, tutaj mamy już minus, ponieważ przenosimy to na drugą stronę, czyli minus delta H ogrzewania węgla, minus delta H ogrzewania wody. Więc w ten sposób mamy już ogólne równanie. Wystarczy teraz policzyć sobie delta H reakcji w temperaturze 298 kelwinów z prawa Hessa. Robimy to w prosty sposób, czyli delta HR 298 równa się tej sumie, czyli dni I razy delta H tworzenia I, czyli I tego związku, a w naszym przypadku równa jest to delta H tworzenia CO, oczywiście standardowe, w temperaturze 298 kelwinów i tu jeszcze razy ten współczynnik stechiometryczny, czyli 1, dodać delta H tworzenia H2O w temperaturze 298 kelwinów, również, no akurat tutaj jest H2, razy 1 i odjąć delta H tworzenia węgla, odjąć delta H tworzenia H2O. Wiemy, że entalpie tworzenia pierwiastków można powiedzieć w najtrwalszych wymianach alotropowych w danych warunkach równają się po prostu 0, więc H2, czyli cząsteczkowy wodór, występuje naturalnie. Entalpia tworzenia jest równa 0. Tak samo dla węgla, w tym przypadku byłby to grafit. Też jest entalpia tworzenia równa 0. Zostają nam tylko dwa wyrazy, czyli delta H reakcji w temperaturze 298 kelwinów to delta H tworzenia CO, a więc delta H tworzenia H2O. Czyli to się równa 26,416, to jeszcze był minus, kilokalorii na mol, odjąć minus 59,768 kilokalorii na mol. I w efekcie otrzymamy około 34 kilokalorii na mol, oczywiście na plusie. No i w ten sposób możemy policzyć sobie delta H reakcji, czyli ten pierwszy człon. Więc jego już mamy. Brakuje nam delta H ogrzewania. I pokażę tylko, jak policzyć delta H ogrzewania dla CO. Czyli od 298 kelwinów do 1000 kelwinów, ponieważ to wszystko są tylko zwykłe, dosyć proste całki. Więc to się równa całka z NCO razy pojemność cieplna CO razy DT. I teraz po tym całkujemy. Wiemy, że NCO nie zależy od temperatury. Tutaj jeszcze granice całkowania od 298K do 1000K. Więc NCO wyciągamy przed całkę, ale wiemy, że liczba moli właśnie tlenku węgla jest równa 1, więc piszemy 1 razy całka z CP CO DT od 298 kelwinów do 1000 kelwinów. Dostaniemy w efekcie całkę typu, tutaj mamy jakąś granicę od A do B z A razy T, zobacz BT kwadrat plus jakieś tam C i to wszystko po DT, więc to jest dosyć prosta całka z wielomianu. W sumie nie ma sensu je rozwiązywać. Wyniki będą po filmie na jednym ze zdjęć. Więc tyle w temacie. Dziękuję za uwagę.